rok temu tutaj byłem na tym samym rajdzie, obserwowałem jak chłopaki startują i wymyśliłem, że warto spróbować. No i udało się zebrać budżet, dostać zgodę od żony i wystartować w tym pucharze. Trzecie miejsce mamy po pierwszym OS-ie. Uważam, że to jest dobre miejsce, tam parę sekund nam brakuje do pierwszej załogi. Niestety nie mieliśmy czasu na testy, żeby zrobić tuż przed rajdem, więc jakby teraz ustawiamy na gorąco zawieszenie, co jest kardynalnym błędem w rajdach, no ale z braku czasu i tak się czasem robi. Jak widać, czasami najkrótsza droga jest najlepszą, a to, że tam było trochę wody, to się urąbałem. Wyjechaliśmy to, po co tu przyjechaliśmy, udało się zrealizować plan. Mieliśmy parę fajnych przygód, między innymi gasiliśmy auto jednej załogi, więc było trochę miejsca na fair play, trochę zdobywania nowych umiejętności, ale bardzo fajny rajd, auto się świetnie prowadziło, spisało się bez żadnych większych przygód. Trochę skrzywiliśmy tylko zawieszenie, ale to na własną prośbę, więc... No jesteśmy na mecie, na pierwszym miejscu i co najbardziej cieszy drugim bez dwa. Ale radocha nie wiem, czy nie byłaby większa z drugiego miejsca, bo z drugiego i tak się cieszyliśmy, bo rajd nam szedł bardzo trudno. Konrad Schneider podobno zrobił jakiś błąd, dokładnie jeszcze nie wiemy, o co chodzi. Jesteśmy na pierwszym, ale żal nam o bardzo chłopaków. No niemniej jednak jesteśmy sportowcami i cieszymy się z pierwszego miejsca.